Dzień dobry wszystkim, witajcie. I teraz obróć urządzenie. Bardzo Was poproszę o informację, czy jestem w poprzek. Bardzo poproszę. Mam komunikat, żebym obróciła urządzenie, ale niestety nie mogę tego zrobić. Poproszę Was o informację, kto będzie, kto tylko się włączy, to proszę dajcie znać, że wszystko w porządku, że mogę tak zostać. Nie wiem, jak to potem zmienić. Dobra, poczekamy na jakiś komentarz. O, ktoś do mnie dołączył. Poproszę tylko o informację, że nie jestem w poprzek. Cześć, Anetka. Proszę, napisz tylko, czy nie jestem w poprzek i... Bo... Przygoda znowu z telefonem. Jestem. Kurczę, jak to teraz zrobić? Właśnie, bo chodzi o to, że zaginął mi stojak. Że zaginął mi stojak. I co teraz zrobić? No ja nie wiem, jak to teraz zrobić. Czekajcie, to ja może go w takim razie tak szybciutko poszukam. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Zaraz go znajdę. Bądźcie ze mną chwilkę. Jest dobrze, słuchajcie, jest to, nie wiem jak to się stało, całe rano szukałam i nie mogłam znaleźć, a teraz, przepraszam za zawirowania, już zaraz będzie dobrze. O już, wszystko w porządku. Odwrócimy telefony. Dziewczyny, dzień dobry, dzień dobry, nie tylko dziewczyny, bo wiem, że i mężczyźni oglądają i bardzo fajnie. Dziękuję, że jesteście. Mamy parę minutek na poranne podnoszenie świadomości, poranną motywację, poranne też takie fajne. Ja po prostu uwielbiam to cytować, że Drucker powiedział, że możesz zarządzać tylko tym, z czego zdajesz sobie sprawę. Możemy zarządzać w życiu tylko to, czego mamy świadomość, więc mam nadzieję, że nasze transmisje ostatnio bardzo mocno z książką Inteligencja Emocjonalna, czyli podnosimy świadomość emocjonalną, więc mam nadzieję, że te transmisje o emocjach właśnie dodają nam właśnie takiej, dają nam taką coraz wyższą, coraz większą świadomość naszych emocji, coraz wyższą świadomość tego, że emocje mogą i są po to, żeby nam służyć, nie są po to, żeby nam dokuczyć, są po to, żeby nas przenosić do miejsc, w których chcielibyśmy być. Bratka, emocje są po to, żeby nam coś uświadomić, bo może czegoś nie zauważamy. Hawkins tak fajnie mówi, że niektóre rzeczy pukają po prostu, pukają do ciebie cały czas po to, że potrzebują być zauważone. Może jakaś emocja nie jest przez ciebie, przeze mnie, przez nas zauważona i ona będzie się cyklicznie powtarzać po to, że jeśli ją zauważymy, damy jej uwagę, damy jej rozeznanie, skąd się wzięła, po co przyszła, co oznacza, jaką może mamy niezaspokojoną potrzebę, to wtedy zauważona właśnie jakby znika. Tak mówi David Hawkins, ja go uwielbiam. I dzisiaj do niego, będąc przy inteligencji emocjonalnej, na pewno nawiążemy do Davida Hawkinsa, ponieważ David Hawkins opracował mapę poziomów świadomości i te osoby, które są ze mną od dłuższego czasu, ja jestem wielką fanką Davida Hawkinsa, wszystkie książki po prostu mam,
I bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Opracował mapę poziomów świadomości, która jest, myślę, że, o tutaj Wam pokażę z tej jego książki, o, Siła czy Moc na przykład. I tutaj mapa poziomów świadomości wygląda, to tylko tak Wam pokażę, bo oczywiście polecam przede wszystkim sobie kupić tę książkę, czy nawet sobie wygooglować mapę poziomów świadomości i wtedy na pewno kupicie tę książkę. Dlaczego? Ponieważ już kiedyś zostało nam tutaj, wybrzmiało nam tutaj bardzo mocno, że emocje, że inteligencja emocjonalna to jest przede wszystkim zdolność obserwowania swoich emocji i umiejętność ich nazywania. I jeśli potrafimy nazwać to, co czujemy, to jakby, wracając do Hawkinsa, jest nazwane, czyli zauważone. I jeśli my potrafimy to już nazwać, tak, to okazuje się, że to się właśnie tak rozpuszcza, że te emocje nazwane przez nas po prostu zaczynają być takie oswojone. O, już nie są takie obce, już nie są takie, takim X-em niewiadomym, co czuję, nawet nie wiem często, tak? Nie wiem, skąd się wzięło i tak dalej. I słuchajcie, żeby nie uprawiać gadulstwa, chciałabym bardzo dzisiaj mocno nawiązać, cześć Anetka, nawiązać do pierwszej grupy emocjonalnej, którą Hawkins nazywa wstydem. Wstyd jest to najniższa emocja w takim sensie, że najmniej energii wtedy mamy, najmniej ze swojej mocy życiowej korzystamy. Kiedy odczuwamy wstyd, i to jest wstyd na przykład taki długotrwały albo zaszczepiony nam w dzieciństwie, bo oczywiście, że wiecie, wstyd może być taki chwilowy, nie? Powstydziłam się pół minuty i zapomniałam o sytuacji. To nie o takim wstydzie mówimy, bo wiadomo, że wszystkie emocje nam, cała gama towarzyszy prawie że każdego dnia, ale jeśli mówimy o takim wstydzie zaszczepionym, o takim wstydzie zaszczepionym, który siedzi w nas gdzieś głęboko zagnieżdżony, to taki wstyd zaszczepiony, na przykład w dzieciństwie, może, słuchajcie, wyzwalać się nawet w życiu dorosłym i my, nawet nie mając świadomości, skąd ten wstyd się teraz w nas uruchomił, będziemy się jeszcze za ten wstyd obwiniać. Ale kiedy? Już wiemy, bo dzięki mapie poziomów świadomości, dzięki Danielowi Golemanowi, będziemy już mieć tę świadomość, że emocje bywają w nas bardzo często, zawsze właściwie, zagnieżdżone w ciele wskutek różnych sytuacji, chociażby nawet w dzieciństwie, a przede wszystkim w dzieciństwie, i mogą to być nawet takie przelotne, króciuteńkie, ułamkowo-sekundowe sytuacje, ale bardzo emocjonalne, to jest już szczepionka, to już jest zagnieżdżone w naszej podświadomości, nawet w biologii naszego ciała, ale o tym innym razem. Ale do czego chcę Wam zobrazować, to na podstawie mojej sytuacji, którą też często o tym opowiadam, bo jako mała dziewczynka, właściwie do 18 roku życia, miałam odstające uszy. I słuchajcie, kiedyś to był dla mnie temat tabu, nie w ogóle, trzymałam to w sekrecie, nie w ogóle robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby nikt się nie dowiedział, włosy cały czas poprawiałam, żeby nie było tego widać, całe dzieciństwo moje skoncentrowane było na ukrywaniu się, ponieważ miałam w sobie zaszczepiony wstyd właśnie. I dopóki nie zdawałam sobie z tego sprawy, to w moim dorosłym życiu ten wstyd potrafił się uruchamiać. I powiem Wam, jak to wygląda, że mając odstające uszy, nawet jako mała dziewczynka, jeszcze przed tym, zanim poszłam do szkoły, do przedszkola, prawdopodobnie nie zdawałam sobie z tego sprawy, że mam jakiś defekt, że powinnam mieć jakiś kompleks, bo wyglądam inaczej niż wszyscy, bo coś ze mną, wiecie, nie tak z moim wyglądem. Ale pewna sytuacja, kiedy poszłam do przedszkola, i słuchajcie, i
Pierwsze takie, prawdopodobnie pierwsze, bo pamiętam, że to była dla mnie zupełnie nowa sytuacja, było przedstawienie nas jako przedszkolaków, tak? Wychodziliśmy na scenę na sali gimnastycznej, mieliśmy przedstawienie, jakieś tam wierszyki, nie wiem co. W każdym razie, moment, w którym moja mama, która na pewno z całą miłością i dla mojego dobra, przykleiła mi uszy plastrem, to był moment, że ja go... Słuchajcie, ja dzisiaj jestem tego świadoma, że przez całe prawie moje dotychczasowe, dopóki tej inteligencji emocjonalnej nie zaczęłam ogarniać, że przez całe moje życie ten moment wyzwalał się we mnie. W sytuacjach, w których nie miałam pewności siebie, które były dla mnie trudne, w których byłam narażona na jakąś ocenę, na jakiś wstyd. Dlaczego? Ponieważ ja w tym momencie, w którym mama, na pewno tak jak mówię, z całą miłością, z dobrą intencją, ale mama zaczęła mi przyklejać uszy, we mnie, słuchajcie, ja to dzisiaj pamiętam, we mnie pojawiło się zachwianie pewności siebie, bo zostało we mnie zaszczepione przekonanie, że coś jest ze mną nie tak, że wyglądam inaczej niż inne dzieci, że gorzej od nich, prawdopodobnie w mojej malutkiej główce doszłam do wniosku, czyli że mama się mnie wstydzi. I słuchajcie, i to był moment, w którym w moim ciele, w mojej biologii, w moim umyśle, w mojej podświadomości został zagnieżdżony wstyd właśnie. Został zagnieżdżony wstyd. I tak jak mówię, wstyd, możemy odczuwać wstyd, wiecie, jakiś przelotny w sytuacjach codziennych, ale jeśli mamy zagnieżdżony wstyd na przykład z dzieciństwa, bo to on może się w nas uruchamiać nawet w wieku 40 lat, jeśli nie mamy tej świadomości, że wstyd, który czuję dzisiaj jako 40-letnia kobieta, nie jest wstydem zbudowanym na podstawie faktów z dnia dzisiejszego, bo coś źle zrobiłam, bo coś... Nie, to jest wstyd, który wyzwala się, jakby się triggeruje wskutek tamtej sytuacji, bo nie została ona prawdopodobnie przeze mnie uleczona. Czyli został zagnieżdżony wstyd i nigdy ten wstyd nie został, wiecie, obgadany, uwolniony, uleczony, tak, zauważony. On był głęboko schowany przeze mnie. Dlatego tak uwielbiam, jak Hawkins mówi, że po prostu trzeba to zauważyć i wtedy to się zrozumieć i wtedy to się uwalnia. Coś mi, wiecie, wspomniałam, że to mogą być takie momenty, w którym zagnieżdża się w nas taka szczepionka, użyję dzisiaj popularnej nazwy, szczepionka wstydu. To może być bardzo króciutki, jeśli chodzi o czas, moment, ale jeśli towarzyszą temu bardzo duże emocje, tak jak mi wtedy, mi towarzyszyły bardzo duże emocje, bo to był moment, w którym ja jako mała dziewczynka zaczęłam się wstydzić siebie, bo pomyślałam, że skoro mama mi przykleja uszy plastrami, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak, że ona się mnie wstydzi, że jestem wybrakowana, że jestem niewystarczająca, że jestem niewłaściwa, że po prostu jestem nie taka, jaka powinnam być. I to była szczepionka, która towarzyszyła mi przez lata, czyli wpływała na pewność siebie, na akceptację siebie, na kochanie siebie, na dawanie sobie jakiegoś tam zrozumienia. Słuchajcie, po co to mówię? Nie po to, żeby tu teraz się obnażać swoimi jakimiś historiami. Każdy z nas ma swoje historie, tylko często o nich właśnie nie mówimy. Każdy z nas ma zaszczepiony ból. Oby nie, przepraszam, nie chcę was tutaj kodować, że każdy tak musi mieć. Może nie masz i to super, jeśli nie masz. Natomiast większość ludzi, po prostu większość z nas ma zaszczepiony gdzieś tam taki ból w sobie, ale idziemy przez życie, nie mając nigdy kontaktu z rozwojem osobistym, w ogóle z jakimiś szkoleniami, lekcjami o emocjach, z jakimiś nauką, jak je rozpoznawać, jak je nazywać. My nawet, tak badania mówią, nawet nie potrafimy nazwać, co czujemy, bo kojarzymy, nie wiem, kilka
kilka dosłownie na palcach można by wyliczyć, ile emocji potrafimy wyliczyć, nazwać, a jest cała gama emocji, których my nawet nie operujemy takim słownictwem. I słuchajcie, Hawkins, mówiąc o wstydzie, on go umieszcza na najniższym poziomie. Mapa poziomu świadomości to są właśnie emocje, które, nie tylko emocje, świadomość w ogóle nasza, tak? Czyli emocje są jakby takim filtrem postrzegania rzeczywistości. Jeśli jest w tobie zaszczepiony wstyd na przykład, tak? Tak jak wiele lat był we mnie zaszczepiony, to postrzegałam rzeczywistość poprzez pryzmat tego wstydu. Bo postrzegałam siebie poprzez pryzmat wstydu. I jeśli, co się dzieje, dlaczego to jest takie niesamowicie ważne, bo jeśli my nie wiemy o tym, że postrzegamy rzeczywistość, możliwości, które się pojawiają w naszym życiu, jakieś życiowe szanse, jakieś nawet nasze, to co nam nawet wyszło, postrzegamy przez pryzmat tego zaszczepionego wstydu. To my mamy skrzywione postrzeganie tego wszystkiego, bo wszystko ma otoczkę tego właśnie zaszczepionego wstydu, czyli nawet jeśli odniesiesz życiowy sukces, to będziesz sobie podkopywać pod sobą dołek, bo będziesz mówić, że to nie twoja zasługa, to ci się udało, bo to ktoś tam, bo wiecie. Dajcie koniecznie znać, dajcie serducha, jeśli wiecie, o czym mówię. Dajcie znać, jeśli wiecie, o czym mówię. Dajcie tutaj jakieś serduszka. To jest nasza po prostu wtedy percepcja rzeczywistości. To szukamy wtedy, cały czas mamy fokus na samoobwinianie się, na taki brak poczucia własnej wartości. Jeśli dzisiaj ci towarzyszy, tak masz, czujesz, że masz taką tendencję do takiego właśnie samoobwiniania się, braku poczucia własnej wartości, do takiego właśnie ujmowania sobie, to zastanów się, czy nie miałaś jakiejś takiej sytuacji. Być może ją wyparłaś nawet ze swojej podświadomości. Ja bardzo polecam taką technikę 5 razy dlaczego i często o niej opowiadam nawet, bardzo często o niej opowiadam. To jest taka technika, że zadajesz sobie pytanie pogłębiające. Pytasz siebie, ale dlaczego tak mam, ale dlaczego tak mam, ale dlaczego tak mam, ale dlaczego? I na odpowiedź mówisz, ale dlaczego, ale dlaczego? Jeśli chcecie to, tę technikę jakby przejść sobie ze mną, to zapraszam, można się umówić na jakąś sesję coachingową na stronie www.dorotozo.pl. O, mama moja była! Mamuś! Ja wiem, że to z miłością wszystko było, to jest po prostu... Ale słuchajcie, to zapraszam, można się umówić na sesję na www.dorotozo.pl, jest kalendarz i można się tam umówić. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Bo jak zrozumiesz, bo jak dojdziesz do tej sytuacji, która wydarzyła się 30-40 lat temu, to zrozumiesz siebie w tym momencie i od tej pory możesz już mieć świadomość, że może odrzucasz swoje jakieś szanse, które się pojawiają w twoim życiu, może sama sobie podkupujesz jakieś swoje sukcesy i się ograbiasz z radości, że coś ci wyszło, że coś robisz, że i tak dalej, że się realizujesz. O, sama siebie ograbiasz, sabotujesz. Dojście do takiej sytuacji, nawet jeśli wydarzyła się wiele lat temu, pozwala ci dzisiaj mieć świadomość i zadawać sobie za każdym razem pytanie, na przykład w takich sytuacjach, kiedy to robisz, będziesz się przyłapywać, że to robisz. Będziesz się przyłapywać, że odrzucasz kolejną możliwość, która się pojawiła w twoim życiu, bo ten wstyd, bo się boisz, że ci nie wyjdzie, bo masz sobie na przykład taką zaszczepioną sytuację z dzieciństwa. Albo będziesz się przyłapywać na tym, że ograbiasz się z radości, że coś zrobiłaś fajnie, bo będziesz się, jak się przyłapiesz, że się ograbiasz, to następnym razem już tego możesz robić mniej albo nie robić wcale. Bo możesz zarządzać tym, co sobie uświadamiasz. Jeśli sobie nie uświadamiasz, że masz zaszczepiony wstyd, to on będzie tobą rządził, bo będziesz patrzyła na świat, na wszystko, na siebie, na możliwości, na ludzi, na wszystko po prostu. Będziesz mieć postrzeganie poprzez pryzmat tego wstydu. Będziesz się go bała jak ognia. Nie będziesz podejmować nowych wyzwań, jakichś nowych rzeczy dla siebie. Nawet jeśli będziesz ich pragnąć, bo będzie cię hamował ten wstyd zaszczepiony. Lęk przed tym wstydem. I słuchajcie,
Dlaczego dałam taki tytuł? To nie ja tak pięknie wymyśliłam. Przeszłość kładąca się ciężarem na teraźniejszości. Bo jak sobie uświadomimy, że tak może być, że taka przeszłość, taki jeden nawet drobny moment z dzieciństwa może kłaść się ciężarem na naszej teraźniejszości. Może masz dzisiaj 50 lat i ciągle jak jesteś tą małą dziewczynką z tamtej sytuacji, która tak poczuła w sobie wstyd, że aż w całym ciele. Słuchajcie, jeśli ja dzisiaj mam 44 lata, a to jak to było w przedszkole, więc miałam 7 lat, to ile lat? Ile lat? No już teraz od kilku lat zgłębiam rozwój osobisty, czytam książki, chodzę na szkolenia, dzielę się tym też z Wami, ponieważ uważam, że to powinno być w szkołach. Ile ludzi by dzisiaj było uwolnionych z takiego bólu? I mogłoby realizować swój potencjał, swoje dary, talenty, a tego dzisiaj nie robią, bo ktoś zaszczepił w nich wstyd. U mnie to był wstyd ze względu na wygląd, który wpłynął na moje w dorosłości ocenę siebie, tak? Na poczucie jakiejś mocy życiowej, ale mógłby to być wstyd zaszczepiony, na przykład, nie wiem, ktoś się z ciebie wyśmiał, tak? Może ci pani w szkole powiedziała, że do niczego nie dojdziesz w obliczu całej klasy i zaszczepił się w tobie wstyd, który się za tobą ciągnie do dzisiaj. I nawet jeśli próbujesz coś robić, to przekonanie, że do niczego nie dojdziesz, jest tak głęboko zagnieżdżone, ten lęk przed tym wstydem jest tak głęboko zagnieżdżony, że nawet sabotujesz swoje własne działania. Czyli może robisz, ale to nie jest zrobienie czegoś na pełnej mocy. Tylko, jak to Hawkins mówi, punktem startowym, nawet właściwie nie wiem, czy Hawkins tak mówi, ale ja to tak ubrałam w słowa, żeby sobie wytłumaczyć, o co mu chodziło, że punktem startowym nie jest obfitość, tylko punktem startowym jest wstyd. I w inteligencji emocjonalnej, którą sobie zgłębiamy i bardzo polecam sobie kupić tę książkę, jest tak pięknie napisane. Kiedy jakaś cecha wydarzenia wydaje się podobna do niosącego z sobą silny ładunek emocjonalny wspomnienia z przeszłości, to umysł emocjonalny reaguje na to wydarzenie, wyzwalając uczucia, które towarzyszyły zapamiętanemu wydarzeniu. Reaguje on na to, co się dzieje obecnie tak, jak gdyby działo się to w przeszłości. Kłopot w tym, pisze autor. Kłopot w tym, że kiedy oceny wydarzenia dokonujemy szybko i automatycznie, możemy nie zdawać sobie sprawy, że sytuacja jest inna niż dawniej. Widzicie, jaka to jest potęga, to sobie uzmysławiać. Jaka to jest potęga, to wiedzieć, że są w nas takie mechanizmy. Jaka to jest potęga wiedzieć, że emocje, owszem, jedne są bardziej jedne są bardziej jakieś takie dające energii, drugie nas osłabiają, trzecie nas jeszcze paraliżują i tak dalej, ale wszystkie są nam potrzebne, bo gdyby nie one, to byśmy byli jak roboty. Jakby Bóg chciał, żebyśmy byli jak roboty, to by nas tak stworzył, ale stworzył nas z całą gamą emocji. Dlaczego? Nie dlatego, żeby one były dla nas jakieś uciążliwe, ale dlatego, żeby nam dawały wiedzę o nas samych, żeby nas popychały do samorozwoju, do samoświadomości, żeby nas popychały do, nie wiem, do poznawania siebie. Nie wiem, chyba w Księdze Syracha jest tak powiedziane, że cała mądrość właśnie pochodzi od samopoznania. Dokładnie nie wiem, czy w Księdze Syracha gdzieś, ale od samopoznania. Jeśli poznajesz siebie, swoje te emocje, dlaczego ci się to wydarzyło? Nie po to, nie mówię tego po to, żeby teraz każda grzebała w swoim dzieciństwie i się doszukiwała jakichś tragicznych sytuacji po to, żeby dzisiaj się nad tym użalać. Nie, ale po to, żeby je właśnie sobie uświadomić, dlaczego tak mam, żeby to zrozumieć, że jeśli dzisiaj nie korzystasz z szans, które przychodzą do twojego życia, jeśli dzisiaj, nie wiem, masz możliwość awansu, ale go nie podejmujesz, bo się coś, czegoś się boisz, nie umiesz nawet tego nazwać, jeśli dzisiaj
nie wiem, nie robisz rzeczy, które chciałabyś robić w życiu, to możesz sobie uświadomić, że to nie są Twoje decyzje. Że to nie są Twoje decyzje oparte o wolność wyboru, którą przecież mamy, tylko to są decyzje, którymi steruje to, co zostało zagnieżdżone w umyśle podświadomym. To, co zostało zagnieżdżone jako szczepionka. Często szczepionka przeciw szczęściu, jak mówi autor książki, którą niedawno też polecałam jak szalona, Dojrzeć do szczęścia. Wszyscy praktycznie zostaliśmy zaszczepieni jakąś szczepionką przeciw szczęściu. To może być przekonanie, to może być wstyd. Właśnie bardzo serdecznie Wam polecam tę mapę poziomów świadomości, bo popatrzcie, Hawkins mówi, jeśli znacie Hawkinsa, to wiecie, że on nie tylko wymienia ten poziom świadomości, ale także na przykład mówi, jaki masz wtedy stan umysłu? Jeśli dominuje wstyd, to jaki masz stan umysłu? Upokorzenie. Upokorzenie. Jaką masz wizję Boga wtedy? Że jest gardzący. Jaką masz wizję życia? Że jest żałosny. Jaki masz proces dominujący, czyli czym? Czyli jakby do czego nawet nieświadomie dążysz? Do eliminacji. Dlaczego? Ponieważ idziesz wtedy przez życie, unikając. Życie Twoje jest wtedy pasmem uników, z których może nie zdajesz sobie sprawy, że unikasz, bo chcesz być niewidzialny, niewidzialna. Unikasz wszystkiego, gdzie możesz być, nie wiem, w centrum zainteresowania, gdzie mogłabyś, nie rozumiecie, o czym mówię. Unikasz możliwości, unikasz szans nawet. Bo idziesz przez życie, żeby być, żeby tylko przejść niewidzialna, niewidzialny. Żeby tylko nikt nie zauważył, że jesteś. Ja tak wtedy, dziewczyny, ja sobie nie zapomnę, jak ja miałam ten, zanim w ogóle ta wiedza do mnie doszła i jak ja sobie zaczęłam to uświadamiać, że ja tak robię. Ja żyłam tak, wyobrażam sobie, że nikt mnie nie widzi. Wiecie, to nie jest tak, ja nie miałam jakiejś depresji, ani żadnych jakichś schorzeń, ja wiem, że to tak brzmi, ale to nie o to chodzi, tylko ja tak bardzo chciałam być niewidzialna, że mi się wydawało, że jak ja kogoś nie widzę, nie przywitam się z jakimiś znajomymi na drugim końcu ulicy, to oni mnie nie widzą, że przejdę niezauważona. I ja to robiłam nie dlatego, że czułam się właśnie czasami. Może być taka osoba zinterpretowana, że ona ma wybujałe ego. A ja, słuchajcie, ja nie zapomnę takiej rozmowy z koleżanką, która gdzieś tam znała mnie, gdzieś tam z widzenia, obserwowała i tak dalej, ale poznałyśmy się dopiero w wieku przed 40 i ona do mnie, jak się zaprzyjaźniłyśmy, i ona do mnie powiedziała, wiesz Dorota, ja zawsze miałam o tobie opinię, że ty masz wyniosłość. Popatrzcie, jakie jest zderzenie. Ona miała o mnie opinię, że ja mam wyniosłość, a ja w swoim zaszczepionym wstydzie właśnie zachowywałam się tak, jakbym nie chciała być zauważona. Widzicie, jakie może być zderzenie dwóch różnych percepcji. Ja zachowywałam się, żeby być niezauważona, bo miałam w sobie tak mocno zaszczepiony wstyd, że nie chciałam być w centrum zainteresowania, nie chciałam, żeby... Wiecie, ja nie miałam koleżanek, ja nie... żyłam w samotności. A inni odbierali mnie, że ja nie chcę się z nikim przyjaźnić, bo jestem wyniosła. Popatrzcie, jakie to jest... Jak, do czego ma... Jak bardzo rozmowy o tym... Uświadamianie siebie i siebie nawzajem w ogóle w tych tematach właśnie, jak bardzo może zbliżyć ludzi, jak bardzo może wytłumaczyć relacje, jak bardzo może budować nasze relacje, nie? Bo jedni, jeśli jest tak, że ktoś myśli o tobie tak, a ty myślisz sobie o kimś tak, to wiecie, nigdy się nie spotkacie, nie? Już o tym rozmawialiśmy kiedyś, o interpretacji.
jak bardzo wpływa, jak bardzo my mamy też zdolność do interpretacji rzeczywistości, do interpretacji sytuacji. Jeśli mamy, kto był na tej transmisji, to wie, o czym mówię. Jak bardzo, jeśli mamy zaszczepiony w sobie wstyd, tak mocno zagnieżdżony, to i sytuację będziemy interpretować poprzez pryzmat tego wstydu. Czyli ktoś nie odbierze od Ciebie telefonu, będziesz myśleć, nie chce ze mną gadać, tak? Mam nie dość, nie chce ze mną gadać. Ktoś nie spóźni się na Twoje spotkanie, nie jestem dla niego ważna, ignoruje mnie. Ktoś, nie wiem, popatrzy się na Ciebie niechcący krzywo, albo tam w ogóle nie przywiązując do tego wagi, a Ty będziesz myśleć, źle mnie ocenia, nie lubi mnie. Rozumiecie, jaka to jest potęga? Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że interpretujemy siebie i siebie nawzajem przez pryzmat właśnie tych szczepionek, które są w nas. I mamy w sobie, o tym jeszcze będziemy może mówić, ale taką właśnie pamięć emocjonalną, które w ogóle nasze ciało jest... Nie chcę znowu poruszać kolejnego tematu. Kończymy. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jeśli uważacie, że to, co tutaj wybrzmiało, jest wartością, to udostępniajcie te transmisje, proszę, na swoich grupach, jeśli macie, albo na swoich profilach. Myślę, że gdyby taka wiedza była gdzieś tam, oczywiście stopniowana również i w odpowiedniej formie podawana też dzieciom, tak? Czyli wszyscy byśmy rośli już, mając tę świadomość, inteligencję emocjonalną, tak? Świadomość emocji. Moglibyśmy właśnie tę inteligencję podnosić, budować. Bo jak mówi autor, i chyba już wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, już mamy wiedzę o tym, że nie tylko inteligencja intelektualna, ale w ogóle inteligencja emocjonalna, czyli to, jak umiemy radzić sobie z emocjami, jak potrafimy mieć ich świadomość w ogóle, jak potrafimy nimi też kierować odpowiednio, żeby nas nie ciągnęły w dół, tylko żeby nas wzmacniały, żeby nam dawały jakąś taką informację zwrotną. Jak taka samoświadomość i taka właśnie inteligencja emocjonalna potrafi też wpływać na inteligencję intelektualną. Czyli popatrzcie, często ludzie o wielkim potencjale intelektualnym nie realizują tego potencjału, bo zarządzanie emocjami u nich jest na bardzo niskim poziomie. Wszyscy na pewno znamy takie osoby, nawet w swoim otoczeniu każdy z nas ma. Więc jaka to jest potęga, to podnoszenie tej inteligencji emocjonalnej, tej samoświadomości, bo to wpływa nie tylko na to, jak się czujemy w naszym życiu, ale też co w nim robimy. I z jaką energią to robimy, nie? To ma wpływ na to, co robisz w swoim życiu. No bo jeśli masz taki zaszczepiony wstyd, to nawet jeśli jesteś chodzącym potencjałem, to prawdopodobnie z niego nie korzystasz. Bo wstyd potrafi nas od niego odciąć. Może o tym jeszcze sobie kiedyś powiemy, jak działa, w ogóle jak działa mózg, wiecie, to znowu za długi temat, ale tak to działa, że jakby emocje, czyli w tym umyśle pierwotny, umysł pierwotny nas odcina, w sensie, jeśli jesteśmy w tych emocjach tak jakby zagnieżdżeni i nie umiemy nimi zarządzać, to odcinamy się od zasobów, które są w nas. Odcinamy się od naszego potencjału. To jest nawet naukowo udowodnione, że po prostu nie korzystamy z zasobów naszego mózgu, z jego potencjału. Ale to na kiedy indziej ten temat. Dziękuję, że jesteście. Mimo poniedziałku i pewnie każdy jest w swoim tam tak zwanym cugu dnia codziennego, obowiązków. Dziękuję, że na to chcecie poświęcić czas, a nawet bym użyła słowa zainwestować czas, bo co by było, gdyby każdy z nas już wiedział, że jest coś takiego jak mapa poziomu świadomości, już wiedział, że jest coś takiego jak zagnieżdżone w nas emocje, które wyzwalają się nawet w życiu dorosłym i determinują nasze zachowania. Co by było, gdybyśmy
po prostu wszyscy byli z tego, tego wszystkiego świadomi, nie? Podejmowalibyśmy zupełnie inne decyzje, mieli inne relacje. Itp. itd. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego co najlepsze. Zapraszam na www.dorotozo.pl. Tam są też fajne rzeczy. Cudowności dla Was.